W internecie pojawiły się kolejne informacje na temat nadchodzącego nowego sezonu trzeciego oraz jego zwiastunów. Otrzymaliśmy informacje na temat powrotu Fortnite'a na telefony i wiemy kiedy mniej więcej wróci oraz mamy szczegóły o nowej aktualizacji. Cześć wszystkim, z tej strony niekto inny, kod i witam was na filmie z nowego sezonu trzeciego. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego konkursu na prezent za 300 v i spokojnie, bo dzięki temu, że tak chętnie wpisujecie kod Kicia w sklepie, dzisiaj do wygrania macie prezent za 300 V-Dolców. Żeby wygrać, trzeba zostawić standardowo łapeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i koniecznie kotkicia w sklepie, tak jak te koza kiftle, a w komentarzu musicie podać ważnik z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro. A teraz przejdźmy już do filmu. No i tak, moi kochani, na samym początku tego filmu zaktualizujemy sobie temat, którego przedstawiałem Wam na ostatnim poniedziałkowym filmie, a mianowicie jest to temat nowej, wielkiej aktualizacji, ponieważ właśnie otrzymaliśmy ważne jej szczegóły. Informacje o tym pojawiły się dosłownie tego samego dnia, co wstawiłem dla Was odcinek w jej temacie, a informacja ta dotyczy tego, że Fortnite wprowadził tą aktualizację na serwery startowe, co oznacza, że jest ona już w 100% gotowa do wydania. Według informacji, jakie podał nam Hypex, sama aktualizacja trafi do gry w czwartek, czyli jutro rano, albo dopiero w piątek rano. I od razu zaznaczę, że z aktualizacji tej na kanale pojawi się specjalny live, tak więc Gorąco Was zapraszam! Co do nowości, jakie tam będą, to krótko tutaj mówiąc, gracze otrzymają cały event Star Warsów, gdzie otrzymamy nowe skiny, mityczne przedmioty, a w tym nową kuszę od Czubaki, Bosa Vadera, nowe przedmioty na wyspie oraz sporo darmowych nagród. Poza tym do gry wrócamy wszystkie mityczne moce, które będą jednocześnie z przedmiotami Star Warsów. Dostaniemy nowe zadania tygodniowe, dowiemy się o co chodziło z datą na parasolce tej na ekranie oraz otrzymamy sporo informacji o sezonie trzecim. W plikach po tej aktualizacji na 100 i to dosłownie 100% pojawi się ogrom informacji na temat nowego sezonu, a wszystko dlatego, że będzie to ostatnia aktualizacja tego sezonu drugiego i teraz. Po Rozmawiamy sobie o sezonie trzecim i o tym co tam się pojawi. Jedna z pierwszych rzeczy jakie powinny pojawić się zaraz po tej aktualizacji to nic innego jak skiny, które trafią do nowego karnetu bojowego i będą tylko pojedyncze otrzymamy informacje na temat zmian na wyspie oraz informacje o mini evencie. Poza tym wszystkim otrzymamy również zestaw startowy, jaki pojawi się zaraz po starcie nowego sezonu, ponieważ Fortnite zawsze w ostatniej aktualizacji wprowadza dla nas zestaw startowy na nowy sezon i dostaniemy jeszcze zestaw do ratowania świata. Kolejna rzecz, jaka powinna pojawić się w temacie tego sezonu trzeciego, to nic innego jak pierwszy jego zwiastun, dzięki któremu zobaczymy jakieś pierwsze zdjęcia przedstawiające wyspę, jakieś pojedyncze skiny, czy może nawet Przedmioty na wyspie. Nawet Likershina na Twitterze napisał, że po tej kolejnej aktualizacji mogą pojawić się pierwsze teasery nowego sezonu, czyli jego zwiastuny. I co ważne, będą pojawiały się one dopiero na koniec sezonu, a pierwsze mogą pojawić się troszeczkę szybciej. Zwiastuny, o których jest tutaj mowa, mogą być w formie obrazków, filmików, fragmentów filmików lub nawet w formie zwykłych postów z napisami. I ważne jest to, że będą one zdradzały na Pierwsze potwierdzone nowości, jakie trafią w sezonie trzecim. To jednak nie koniec rzeczy, jakie powinniśmy poznać po tej aktualizacji w temacie nowego sezonu, i jedna z ostatnich rzeczy, które powinny wycieknąć po jej wydaniu, to pojedyncze przedmioty jakie trafią na wyspę i to chyba wszystko co tam będzie. Pamiętajcie, co chciałbym mocno i to bardzo mocno zaznaczyć, że gracze na pewno nie otrzymają tych informacji o nowym sezonie od razu po aktualizacji, tylko będziemy poznawać od dnia aktualizacji aż do jego startu, czyli do 24 maja. Jednakże przy temacie nowego sezonu sobie pozostańmy, ponieważ w internecie ostatnio pojawiła się bardzo interesująca informacja, która może podpowiadać nam, jakich zmian i nowości możemy spodziewać się w nowym sezonie i teraz w tle macie te informacje. Cały ten temat został nam podany przez Likara Hypexa, który napisał, Fortnite rozpoczęło testy nadchodzącej dużej aktywności Aktualizacji związanej z Disneyem, co oznacza, że już niebawem w grze będą pojawiały się pierwsze zmiany i nowości w tym temacie. Co ważne kochani, sam Licker dał nam jeszcze jedną informację, a mianowicie według dyrektora generalnego Disneya pełna współpraca z Disneyem ma nastąpić dopiero za kilka lat, ale najprawdopodobniej doprowadzą do tego jakieś mniejsze aktualizacje, takie jak będą niebawem. Informacja ta jest dla nas ważna, ponieważ oznacza to tyle że gracze w trakcie trwania kolejnych sezonów będą mogli spodziewać się, że nagle po jakiejś aktualizacji do sklepu trafią nowe skiny z Disneya, takie jak Myszka Miki i ogrom innych. Lista rzeczy, które będą mogły trafić do gry jest serio i to dosłownie serio ogromna, a to co dokładnie tam się pojawi my gracze zobaczymy i spodziewałbym się nawet, że pierwsze rzeczy z Disneya pojawią się w Fortnite wraz ze startem sezonu trzeciego. Teoretycznie byłby to bardzo dobry moment na wprowadzenie pierwszych przedmiotów związanych z tą współpracą, ale cały ten temat niestety nadal nie został potwierdzony i na szczegóły w tym temacie my, gracze, musimy jeszcze poczekać. Jak sami widzicie, w najbliższych dniach będziemy otrzymywać coraz to więcej informacji o nowym sezonie, więc nie zdziwcie się, jak nagle pojawi się jakiś ogromny wyciek czy coś w tym stylu, tym bardziej, że już poznaliśmy ogrom informacji w jego temacie. Teraz jednak przejdziemy sobie do naszego można powiedzieć ostatniego tematu, jakiego dzisiaj będziemy sobie omawiać, a jest to temat niczego innego jak powrotu Fortnite'a na telefony, ponieważ jak się okazuje, wszystko to wydarzy się już niebawem. Informacje o tym pojawiły się na Twitterze w ostatnich dniach i podało je oficjalne konto Fortnite'a oraz przy okazji wszyscy leakerzy i z tych informacji możemy dowiedzieć się, że niebawem Fortnite powraca na telefony z systemem iOS, co jednak Ciekawe, dostaliśmy przy okazji nową informację, a mianowicie poza tym, że Fortnite powróci na telefony z tym systemem, powróci on również na iPady, czyli tablety od tej firmy, lecz co ważne kochani, Fortnite wróci, ale tylko w Europie. Osoby, które nie mieszkają w Europie i ogólnie grają na całkowicie innym regionie niż Europa, niestety, ale nie będą mieli możliwości zagrania sobie w Fortnite'a na swoim sprzęcie i co ważne, raczej na pewno nie będzie on dostępny też na komputerach. Tak więc obecnie Fortnite powróci tylko na telefony oraz tablety, i najważniejsze pytanie to kiedy to wszystko się wydarzy, i niestety, kochani, ale nie została jeszcze podana oficjalna data, lecz wszyscy stawiają, że wydarzy się to niebawem. Skoro Fortnite już teraz podaje nam takie informacje i dodaje sam, że wszystko to wydarzy się niebawem, to spodziewałbym się nawet, że pojawi się to wszystko jeszcze w tej połowie obecnego roku, czyli jakoś do czerwca lub najpóźniej w wakacje. Raczej wątpię, aby wydarzyło się to później, chociaż jest na to szansa i szczegóły w tym temacie my gracze będziemy poznawać. A jeżeli chcielibyście na kanale kolejny odcinek na temat nowego sezonu i zmian i nowości, jakie tam będą, to napiszcie teraz komentarz sezon trzeci, a nie dość, że dostaniecie taki odcinek, to przy okazji każdy z was dostanie ode mnie serduszko. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim mapeczkę do góry, o ile w ogóle wam się on spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku Kicia w sklepie, tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live'ie wieczorem i jutro na filmie rano. Yo!